Підсумування спонтання. Добрий вечір. Трудний меч. Але такого теж ще сподівалися. Зеспіл корони прийняв особливий. Заграв подобні, як в тим попереднім спотканню, чи шукав свої шанси по відбірі піўки, випроводженні контри. Не дозволилися їм розвинути скрідел в тим елементі. Odrobiliśmy lekcje i również jeśli chodzi o stałe fragmenty, bo przecież w taki sposób nas pokonali ostatnio. Pozostaje po tym meczu niedosyt, bo myślę, że przewagę mieliśmy. Stworzyliśmy kilka niezłych sytuacji. No i mieliśmy piłkę meczową, bo po ładnej akcji trójkowej Blizga, Foszmańczyk, Wojtek Kędziora, który do tej pory zawsze stawiał pieczęć na takim rozstrzygnięciu. Tym razem nie trafił. Mogło się to dla nas źle skończyć, bo jest takie powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. No i w końcówce Gabos bodajże to był. Mógł nas załatwić, więc trzeba powiedzieć, że taki sprawiedliwy remis, bo jak się nie strzeli, a później przeciwnik ma taką sytuację, no to może się to źle skończyć, dlatego może to trudno powiedzieć, abyśmy się tu bardzo cieszyli, ale jednak dopisaliśmy punkt i w obliczu tego, że zespół z Łęcznej przegrał dzisiejsze spotkanie, to żeśmy tą przewagę nad tą drużyną powiększyli. Trudno powiedzieć, aby chłopcy w tej chwili się w szatni cieszyli. No, są troszkę przygnębieni, ale myślę, że głowa do góry. Zespół Korony pokazał po raz kolejny, że na wyjeździe potrafi się dobrze bronić. 7 spotkań ostatnich nie przegrał, więc to też o czymś świadczy. I jeżeli będzie utrzymywał dalej tą dyspozycję, no to z Łęczną, gdzie za tydzień gra, na pewno powalczy. A my pojedziemy do drużyny, moim zdaniem, najlepszej w tej grupie spadkowej i powalczymy. No. Jak to się mówi, zagramy piłkę, mam nadzieję, dobrą i może uda nam się odrobić te punkty, które tutaj dzisiaj żeśmy sobie nie dopisali w pełnym wymiarze. Dziękuję. Czekamy na pytania. To dziękuję bardzo.